Hejka, cześć i czołem, moi drodzy, z tej strony Ambros, witam was ponownie w grze Two Worlds. Ostatnio, żeśmy skończyli w jaskini, czas rozprawiać się ze szkieletami w takim razie. Już tutaj trochę poczyściłem, dawno nie grałem. Dobra, mamy na sobie regenerację. Nie w tą stronę, wracam. Epic fail! Dobra, zróbmy sobie może tarczę płomieni. Chodźmy powoli, tu widzę kogoś. 6 jego regeneracja. Tutaj coś jest, to jest co? Magnezy, to sobie od razu zabierzemy. I jesteś złodziej. Cześć, stary. How did you get past the skeletons? Normalnie, wyrżnąłem. That is of no import. Hand over the ring. It is worthless anyway. Looked valuable at first glance. But since you know all about skeletons, you could help me, methinks. Help you? And why? Because I will pay you well. These skeletons have turned bad on me. This used to be a good hideout, but I wanted it even safer, so... Well, I hired a necromancer to summon a few bone shakers to scare people off. That makes no sense. No właśnie, bardzo kiepska decyzja, widać. It does. They were meant to protect me and attack everyone else, but the necromancer somehow made a mistake. I'm no match for them. But if you think you can deal with them, I shall reward you generously. Co mi dasz? No dobra. Dlaczego ukradłeś w takim razie pierścień, powiedzmy? You jest. I am a thief. Tis an honorable trade. Did you not see it was worthless? Nay, it sparkled. And he didn't exactly give it to me for an appraisal, did he now? Dobra. Spadamy. Wiecie co, pomożemy mu. Tak, mamy zadanie, więc mu pomożemy. Tam jest, są szkielety do zabicia. Juhuu! Dobra, 6. 8. Nie ma tak dobre czary ofensywne. Batman! Napierdalać! Za chwilę pewnie spotkamy szkielety. I są. Misie, cześć! Tak, przeciw szkieletom właśnie łoi. Najpierw ty. 1400, ładnie skrytych. 1500 razy 2. Świetnie. Nie da się, dobra. Mamy poziom przy okazji, świetnie. Razem tu najpierw tych szkieletów trzeba się pobić. A, piękny kryton. Wow. Chodź tu, chodź tu! Dam cię mojemu kieskowi, a ja to śniadanie. Pięknie, kolejny krytyk. Chcesz jeszcze ty? No i cóż, szkielety zabite. Zobaczmy w takim razie. Mamy jeden punkt. Ktoś mi mówi, żeby iść w magię wody. Na razie jednak nie jesteś w magii wody. Chcę sobie zwiększyć na razie szansę na trafienie 16% z dwóch mieczy. Jeden tutaj dodać i jeden mniej więcej, może dwa w siłę, zręczność i jeden w magii. O, gdzieś mniej więcej tak, żeby to rozłożyć. Mamy, no, sporo rzeczy. Zawsze co nie mieli. Czemu łuk mam? Fajnie właśnie, że można łączyć te rzeczy. Niestety w Two Worlds 2 jest to niemożliwe. Co mnie smuci dosyć. Gdzie co, ja sobie to uszereguję, żeby mi... O! Chwileczkę, chwileczkę. Właśnie trochę więcej miejsca. Tego łuku chyba nie mam. To jest w ogóle jakiś fajny szabla. Co mamy? Zabierzmy resztę. Ile tu jest fantów do zebrania? Masakryczne ilość. Obsahi, obsahi. Tak, czemu ostatnio w ogóle odcinków nie było? No cóż, ludziska, jak wiecie, jestem studentem, no i niestety studia wymagają ode mnie kurczę nauki, chociaż mi się szczerze mówiąc nie chce uczyć. Zabierzmy. Więc teraz, niedługo będę miał... I tak to zobaczy się jutro, czyli... w czwartek, najprawdopodobniej ten odcinek zobaczycie.
dzisiaj mam, a bardziej będę miał, no nie, nie wiem jak to wyrazić. To jest właśnie za trudność. Chodzi o to, że po prostu duży jakby sprawdzian, duży kolokwium, dosyć trudnych rzeczy. Fajnie, mam obrażenia od lodu, to teraz aplikujemy. Nie mam już innych kryształów, ale zabierzmy całą resztę. Pierdziele, dobra. Coś tu jeszcze w takim razie jest do zebrania? Wszystkie tu przeszukam szkielety, jeszcze sprawdzę. Mi zależy na tym, aby tu dokładnie wyczyścić te lokacje. No tak, dobra, wyleczmy się. 6. 8. No i ruszamy dalej. Widzę czerwoną kropę na mapie. I to jest pewnie wielki szkieletowy gdzieś boss. Kolejny magnezyt. No to ciekawe, wróciłem się. Zobaczcie, wróciłem się. Ale tu się teraz szkielety pojawiły. A, takie jaja. A, pięknie się tak właśnie wbić w grupkę. Wtedy jak trafi się krytyk. To zaś pięknie patrzeć. 1300. Otrzymałem jeden punkt umiejętności. Świetnie. Mi się przyda. No, połącz to. I tu zbieramy rzeczy. Znając życie, będę musiał iść aż na sam początek. To jest inny toporek jakiś, dobra. To jest jakiś inny, no szkurna mać. Się miejsce kończy. Do tej pałki nie biorę, już nie przesadzajmy. Co ty masz? Ty masz maczetę jakąś. Jakiegoś cienkiego rodzaju. Ale tą tarczę to mniejsza. Czy tu na wyjściu coś jest? Nie. Ale widzę, że mi już zniknął znacznik czerwony, żeby tutaj zabijać szkielety. Więc wrócimy sobie do naszego złodzieja. I niech daje pieniądze. Pieniądze są dla mnie ważne. Jestem pazerny na kasę. Jak każdy porządny najemnik. No, pozbędę się tych twoich szkieletów, durniu. A wonder. Here, you have truly earned this. But you know these skeletons could just reappear again. I need someone to tell that bungling necromancer to come here and fix it. Would you do that for me too? Where is he? Dobra. I will mark his home on your map. He will cooperate when he sees you. No, dzięki wielkie. 660 zł i 220 doświadczenia. I mamy i nowa misja porozmawiania z nekromantą. Kolejny w takim razie poziom do walki z dwiema brońmi. Dobra. 8 minut mi zajęło wyczyszczenie tej jaskini z kilku szkieletów. Oj, ty będzie źle. Póki co magii wody nie będę się uczył. Chociaż wiem, że mógłbym wezwać żywiołaka, ale to raczej nie jest mi teraz potrzebne. Jestem teraz przekurwa OP. Rozpierdalator. Więc nie potrzebuję tego. Dobra, wynieśmy się stąd i oddajmy kolesiowi w końcu ten pierścionek. Który tak bardzo on chce. I na górę. FPS-y spokój. Gdzie masz? Did you find the thief? And my ring? Tak, tak, mam wszystko. Trzymaj. A thousand thanks, traveler. And I will tell my brother of this. No dobra. No żegnaj. No, buława, którą mi dał, to jest gówno warta. I 220. Wzrost reputacji w bractwie. Super. Zobaczmy chwilę, bo ja tu mam... Co to jest? Aha, jeden z kółzy prosić się, dobra. I tu jest też misja.
nagrane za głowę jednego z przywódców klanu Kaan. Nie wiadomo, gdzie znajdują się rebelianci, ale po tym, jak zostali zdradzeni przez jednego z mieszkańców wioski, z pewnością nie przebywają na tym terenie. Oni są gdzieś tutaj chyba. Co tu tam mamy? A, tutaj jest dom nekromanty. Więc nauczymy się magii nekromancji. Wow, nie ścina mi tak. Tam jest ten. Najpierw pójdziemy na północ. Nie jest jaka mgła. Ale przede wszystkim ja mam ochotę iść sprzedać to całe gówno, co mam. Więc do Komorinów się teleportujemy. Czemu się zawsze tutaj teleportuję, zapytacie? Bo tu jest najbliżej do sklepu. O, proszę. Facet sklepik. Cześć. Dobra, tak. Chcecie opchnąć to, to. Te tysiące? Chociaż nie wygląda, żebym mógł je połączyć. Ile pieniędzy? Tyle złota w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz, tą szablę sobie zostawię. O, popatrz. Zaraz mi powiecie, że a nie, Ambros marnuje się i tak dalej, i tak dalej. Trudno się mówi. A co mamy? Buty sio. Łuski nie wolno nam wykorzystać, to muszę pamiętać. Strzały oblążniczne. Sio. To samo. Wszystko na sprzedaż, kurde. Także... ustaw mi to. Co to jest? Trująca bomba. Na razie korzystam z bomb. Skaza jest nam potrzebna. Pierścionki, nie pierścionki. Co ty masz? To sobie kupimy. Łączymy z tym pierścieniem. Ten nic. To są odtrutki sobie na wszelki wypadek kupię. Czy to ma coś jeszcze, co by mi się ewentualnie przydało? Coś z zewnątrz. Magiczna tarcza. Nie. Ulewa ognia! Magiczny młot. Czy chcesz oberwać z mojego młota, młokosie? Proszę, mi już zacznę naprawdę odpierdalać. Dobra, ile mam mu dźwigu? W chuj i jeszcze trochę. Więc innymi słowy jest dobrze. Zabierzmy to. Ruszymy teraz tutaj na północ. Albo najpierw do domu może nekromanty. Bo z tego co czytałem, on chce skazę, którą właśnie my posiadamy. Whee! Mojej gronie ścinej. Wiecie co? Spodziewam się za mnie, jak już będę przy domu nekromanty. No hej. Na ludziska. Jeszcze nie dotarłem do domu, ale patrzcie co znalazłem. Idziemy się właśnie na cmentarzu. Wii. 6 8 F na 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 na. Halo. Trąbki z budki. Dobra, dziwne, nic nie wstało. Halo, truposze. Taki zawód. No i chociaż sobie magię. Ale dom nekromanty jest bliziutko. I tak to też, czy się jak to było blisko, tam jakieś wilki. Myślałem, że kurde, tu wiecie, tak jak ostatnio, żeśmy tam, w trzecim odcinku, żeśmy... No, co chcecie? Kurwa! Nie każ mi rzucaj broń, chuju! Dobra. Kto mi każe rzucać broń, ten zginie! Wow, albo ja zginę. Wybaczcie, nic nie mówiłem takiego, zostawcie mnie! Dobra. Tak i zabijemy. No co za gnoj, gin! Teraz ty. Życia.
a wy prosić o strzelanie. Tam jest kolejny cmentarz. Ciekawe, że miejsce obfituje w cmentarze. Przez mam tą zbroję kolczą, łuk. Jakieś portki. Pewnie już nieźle prześmiertnięte. A to jak wszystko zabierzemy. 30 słabizna. Strzały też. Boże. Patrzę, hełm niezły. Rozbieram ich do naga. Wszystko już mam 120 udźwigu, nieźle. Jakieś portki. Słabe rzeczy, ale zawsze pójdzie na sprzedaż. Też kurczę, oni tu obozowali. Ja bym się bał przy kurde cmentarzu obozować. Tabar! Kolejny kryształ. No, od razu ruszymy wtedy tutaj na cmentarz. A tam jest chatka nekromanty. Są trupy! Jej! Ja się zapiszę. 24, dobra. Wyleć proszę. 6. 8. Trupy! Trupy! Zombie! Kurwa zombie! Napierdala! Normalnie Left 4 Dead! 8 kurde! I level! Sturzyk, z tymi się kłócą. O, wykryjecie. Nie, to zombiaki kryją. Dobra. Gdzie jest, tu widziałem tą moją odtrutkę, la 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 la. Wow, jeszcze tu! Impreza normalnie na całego, czemu? A, bo jej nie wypiłem. Teraz wypiłem odtrutkę. Tak, jak widać, zombiaki są już gówno dla nas warte. Zbieram z nich to, co tam mają. Zawsze to więcej rzeczy na sprzedaż. Uiii, sprzedaż, normalnie handlowiec jestem. Left 4 Dead 15, kurczę, są 20. Więcej skazy, świetnie. Dobra. Z tego co wiem, poziom? Tak, poziom. Jeszcze więcej do życia dodam. I do siły, żeby więcej obrażeń zadawać. Mamy siódmy poziom, jest całkiem nieźle, nawet jesteśmy już kozacy. Dobra, idziemy do tego nekromanty. Siema nekruś, co tam u ciebie? Well met, weary traveler. How may I be of help? Are you Orm Varagor? Aye, but what do you want of me, young man? A very angry thief sent me to you. He has to hide in a cave infested with your skeletons. Aye, the summoned skeleton spell. 'Twas what he desired and paid for. Aye, but he did not expect them to attack him too. 'Twas hard for me to destroy them. Ah, I see. A minor change must be made, and I shall go there. 'Tis my duty. But you, young man, you say you beat the skeletons? In that case, I may have a task for you. No, jak jest zadanie? What might that be? Oh, 'tis a simple task indeed. Much simpler than your last one, I assure you. Tak, jasne. Gdybym nie był tak mocny, to bym zginął. I am in the middle of some experiments, you see. And I have no time to collect the ingredients. What do you need? I need a single shoot of taint, now. Taint? What is it worth in terms of gold? A wise man indeed. Bring me a shoot of taint, and I shall pay you with something money cannot buy. A powerful necromant spell. No dobra, zgromadzenie ściąga nekromatów w całym kraju.
Czy nie obawiasz się o swoje bezpieczeństwo? The Silver Circle uses the word necromancer to name all those who dare to oppose the stale doctrine of the congregation. Many of us prefer the other name. Witches? No właśnie, jakim miałem się oświeceni, to jasne. Which reflects the real reason for our research. We believe that what we see is just half of the truth of our world, and that the taint is the key to the most important answers to the nature of our existence. Have you ever heard of the Enclave? Tak, w Fallout 3 było. The gods have chosen us, the Enlightened, to Enlightened, follow the true kurde, path to the new real world. They sent visions to the flame, and she founded a place where we can prepare for the inevitable. Where is this place? I do not know myself, but I heard that it does exist. And one day, all those who study the path of the taint will unite under the banner of the flame. Dobra, dobra. Przekonanie, kurde, jakie dziwaczne. Taintful. Każe się skażone, kurde. Dobra, mam dać ci tą skazę. How fares your search? Mam tego w cholerę, proszę, znajdę o co prosiłeś. Give it to me. And here is the spell. Now, would you like to earn another spell, perchance? Aye, what is it this time? I discovered I do in fact need more shoots of taint. Silly me. How many do you need? I think 3 more should suffice. Think on your reward. No tutaj te 2 cmentarze by wystarczyły. No chodź, tu mam tą skazę dla ciebie. How fares the search? Oto skazę, trzymaj. You made haste. I hope you can carry out the next task as swiftly. I will grant you yet another spell, of course. What else do you need? More taint? My word, how did you know? Lol. A fortunate guess. Szczęśliwy traf, dobre. I have enough. You could bring me 5 more shoots. Mam przynajmniej jakieś darmowe. Zobaczmy, ile w ogóle mam dyska. Mam 4, brakuje nam jeszcze jednej. Gdzieś tu chyba jeszcze jakiś cmentarz widziałem. Chyba. Teraz się przekonamy. Mam już 22 minuty na liczenie, nic kurde nie zrobiłem. To jest ten cmentarz, który żeśmy odwiedzili. Tu już nie ma skazy. Będę musiał trochę poszukać, wiecie. O, patrzcie co znalazłem! Jak miło! Rozpierdol! No, tam jeszcze widzę. Chodź. Chodź tu, brzydalu. 1500, ładnie. What's that? Oni też tego złoto będę brał, bo oni nie mają żadnych dobrych przedmiotów. Powiedzmy, że nie mają. Jakby trychy. Dobra, tego zbadaj. Złoto zawsze się przyda. Złoto, miksturki i wytrychy. To jest to, co dziś kupuję. I będę mógł tamten miecz użyć. Dobra. Otwórzmy to. Let's have a look. Pierścień zabiorę. To od razu to wzmocnimy. Chociaż może niekoniecznie, bo 413. Się zastanawiam właśnie. Nałożymy to. Spodnie ten guzik. Co tu jest? Magnezyt. A co się zabierzemy z tym magnezyt? Kunik! Dobra. Tam są kolejne te stworki. Czyli ja muszę jeszcze jedną skazę znaleźć w takim razie. Takie kurczę, mam wrażenie, że to jest takie niekończące się zadanie. Never ending story. Muszę znaleźć jeszcze jeden cmentarz wtedy. Bo tamten żeśmy zwiedzili, z tego co pamiętam. Tak, i tam już nie ma.
No i troszeczkę was tutaj ze sobą podtrzymam. To jest jeszcze jakaś droga. Prowadzi tylko tutaj. I są wilki. No, postrzelam srebrny wilk. Postrzelam sobie troszeczkę z łuku. Przy samym naciągu mamy po 200. 10% naciągu. No. Fajnie, że te strzały się nie kończą. Oj, dobra. Chodź tu. No, leżeć, piesku. Coś tu jest? Nie, myślałem, że one czegoś bronią. Zastanawiam się skończyć jeszcze jedną skazę. Nie, będę musiał trochę poszukać tutaj jakiegoś cmentarza. Tymczasem zwrócimy się do nekromanty. Tam zostawię teleport. Noc, duchy. One shot, one kill. No, bohaterze, wchodź. Dobra, tu przy nim zostaje sobie teleport. Tu też od razu skorzystam. Pewnie gdzieś tutaj, jak się pójdzie drogą, to też gdzieś będzie jakiś cmentarz po drodze pewnie. Tam za chwilę pójdziemy, na razie się wrócimy do Komorinu sprzedać rzeczy. I się spotkamy, jak znajdę jakiś cmentarz. Więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej ludzie, cześć!